Gmina Rokietnica zachwyca pięknem przyrody, miejscami tchnącymi historią, urokliwymi zabytkami i otwartością mieszkańców. W samym centrum stolicy gminy, Rokietnicy, napotykamy obelisk postawiony przez mieszkańców z okazji setnej rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej. Przy pomniku rośnie rozłożysty dom husarz. Na pagórku wznosi się kościół parafialny pod wezwaniem świętego Mikołaja i Matki Bożej Częstochowskiej. Podczas remontu odkryto tam krypty fundatorów świątyni. W położonej tuż obok szkole podstawowej imienia Jana Pawła II mieści się Izba Pamięci świętego papieża, a także lokalne muzeum z dawnymi, a często zapomnianymi przedmiotami codziennego użytku. Na rozstaju dróg patrzy na nas święty Jan Nepomucen. Jedna z tych dróg prowadzi stąd do Rokietnicy Woli. Gmina Rokietnica stawia na ekologię. Posiada instalacje fotowoltaiczne na wszystkich obiektach użyteczności publicznej. W centrum Czelatyc zachwyca staw pokosza czelatyckiego, prawdopodobnie z XIV wieku. Duchową stolicą gminy są Tuligłowy. Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Nadziei z łaskami słynącym obrazem Madonny z Dzieciątkiem stoi w sercu miejscowości. Sanktuarium to nie tylko barokowa świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa, ale także dzwonnica i kapliczka z krzyżem bożogrobców, bo kiedyś oni roztaczali pieczę nad tym miejscem. Dziś opiekują się nim księża Michalici. Na szczycie górującego nad Tuligłowami wzniesienia w 2018 roku postawiony został monumentalny krzyż i maszt z flagą. W 2019 roku odsłonięto tu także pomnik Jana Pawła II. Spod krzyża można asfaltową drogą dotrzeć do wczesnośredniowiecznego grodziska Borusz. Na miejscu napotykamy ławki i tablicę postawioną przez Koło Miłośników Tuligłów we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Tuligłów. Gród Borusz należał do słynnych grodów czerwieńskich. Przez gminę Rokietnica biegnie droga świętego Jakuba. Okop, czyli wały, zaczęto budować po 1624 roku, gdy Tuligłowy boleśnie odczuły najazd Tatarów. Choć kuźnia w Tuligłowach jest na co dzień zamknięta, jej wyposażenie jest kompletne. Nadal stoi tu gotowe do pracy palenisko, a przed nim kowadło. Są tu młoty, kleszcze, ręczna wiertarka i madła i inne narzędzia. W Tapinie znajdziemy wielowiekowy dom i pozostałości stawu. Przy kościele znajduje się budynek ochronki z końca XIX wieku. Zobaczyć można też kapliczkę, która była podziękowaniem za zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Malownicza gmina Rokietnica jest miejscem licznych wydarzeń religijnych, kulturalnych i rozrywkowych. Są one skierowane zarówno do starszych, jak i młodszych mieszkańców. Działają tu stowarzyszenia, koła gospodyń, grupa mażoretek i orkiestra dęta. Na ziemi rokietnickiej dba się o tradycje, ale przede wszystkim śmiało patrzy się w przyszłość. Tak, by sprostać wyzwaniom, które niesie ze sobą współczesność.